Jest taka stara historia o człowieku, który pewnego dnia trafił do szpitala w poważnym stanie. Ulokowano go w sali, w której łóżko przy oknie zajmował już inny pacjent. Dwaj mężczyźni się zaprzyjaźnili. Ten leżący pod oknem mógł wyglądać na zewnątrz, więc zabawiał przykutego do łóżka towarzysza wielogodzinnymi, barwnymi opowieściami o tym, co tam widzi. Czasem mówił o pięknych drzewach w parku po drugiej stronie ulicy opisując liście tańczące na wietrze innym razem raczył przyjaciela szczegółową relacją na temat poczynań ludzi zmierzających do szpitala czas płynął a człowiek przykuty do łóżka coraz bardziej zazdrościł kompanowi możliwości obserwowania wszystkich tych wspaniałych rzeczy w końcu zaczął żywić do niego niechęć a wreszcie go znienawidził pewnej nocy pacjent leżący przy oknie dostał silnego napadu kaszlu zamiast wezwać pomoc jego towarzysz biernie się temu przyglądał. Człowiek, który dał przyjacielowi tyle szczęścia swoimi opowieściami o życiu na zewnątrz, zmarł. Gdy następnego ranka wywożono go z sali, jego towarzysz poprosił o przeniesienie na łóżko przy oknie. Pielęgniarka spełniła jego życzenie. Mężczyzna wyjrzał za okno i przeżył wstrząs, bowiem po drugiej stronie zobaczył ponurą ścianę z cegły. Jego dawny towarzysz wymyślał te wszystkie barwne historie, ponieważ był życzliwym człowiekiem i chciał sprawić przyjemność drugiemu człowiekowi przeżywającemu trudne chwile. Z jego strony to był akt bezinteresowej miłości. Ta historia zawsze daje mi do myślenia. Aby zaznawać w życiu więcej szczęścia i spełnienia, nawet w obliczu trudności, musimy cały czas zmieniać perspektywę i zadawać sobie pytanie. Czy to najmądrzejsza i najbardziej oświecona interpretacja tej pozornie negatywnej sytuacji? Stephen Hawking, jeden z najwybitniejszych fizyków w historii świata, miał kiedyś powiedzieć, że żyjemy na malutkiej planecie krążącej wokół bardzo przeciętnej gwiazdy, która znajduje się gdzieś na obrzeżach jednej z setek miliardów galaktyk. To dopiero zmienia człowiekowi perspektywę. Czy słusznie przypisujesz aż takie znaczenie swoim bieżącym doświadczeniom czy wyzwaniom? Każdy z nas pojawia się na tej planecie tylko na krótką chwilę. W ogólniejszym rozrachunku nasze życie to zaledwie mała kropeczka na płótnie wieczności. W duchu mądrości postaraj się cieszyć tą podróżą i rozkoszować tym procesem.